Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie na studium biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnym. Tematem dzisiejszego studium jest Księga Jeremiasza, a dokładnie reformy króla Jozjasza. Razem ze mną są dzisiaj Mariusz, Łukasz i Igor. Ja mam na imię Waldemar. Przystępując do otwierania Słowa Bożego i do studium tego Słowa, chcielibyśmy poprosić o Boże błogosławieństwo. Drogi Boże, chcemy Cię teraz prosić o szczególne namaszczenie. Oto Boże, żebyś otworzył nasze usta, otworzył nasze umysły i serca na właściwe poznanie i właściwe głoszenie słowa. Prosimy Cię, Panie Boże, aby to poselstwo wybrzmiało podczas dzisiejszego studium we właściwy sposób, aby było ono na tyle zrozumiałe dla każdego słuchacza, by mógł wyciągnąć z niego właściwe wnioski i mogło też skłonić go do podjęcia odpowiednich decyzji w swoim własnym życiu. Prosimy Cię, Boże, abyś był teraz z nami i błogosławił nam przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Naród izraelski, naród wybrany, koniecznie chciał być podobny do sąsiadów, do innych narodów. I wymyślili, że chcą koniecznie mieć króla. Pan Bóg zgodził się. Ale sprawozdania biblijne dotyczące większości tych królów, działalności tych królów, nie są najlepsze, a nawet można powiedzieć bardzo złe i negatywne. Co na to Pan Bóg? Czy Pan Bóg reagował jakoś na to, że królowie czynili zło, jak czytamy? Czy były jakieś reakcje z Bożej strony? Na pewno takim najbardziej wyraźnym znakiem Bożej obecności i pewnej troski było to, że posyłał do nich proroków, a więc ludzi, którzy mieli taką Bożą ocenę rzeczywistości, a także jakieś takie Boże przesłanie, które miało pomóc ludziom zobaczyć, kim są, w jakim są stanie, a co najważniejsze, powrócić na właściwą drogę. Także ci ludzie zawsze byli właśnie pod taką szczególną opieką Pana Boga. To z Bożej strony. Przestrogi, napomnienia, ale nie zawsze przynosiło to skutek. Spójrzmy na... Dzisiaj mamy rozmawiać o królu Jozjaszu. Spójrzmy na jego najbliższe środowisko. Zacznijmy może troszkę wcześniej od króla Manasesa. Jakie jest sprawozdanie o tym królu? Co on robił? Jaka była jego działalność? Można sobie zadać jakieś pytania dotyczące Starego Testamentu, to na pewno można sobie zadać pytanie dotyczące właśnie króla Manasesa, który jest bodajże chyba symbolem jednego z najgorszych królów w historii dwóch królestw. Z jednej strony, a z drugiej strony zapisał się jako ten, który bodajże najdłużej ze wszystkich rządził. To prawda, Bóg, jak już mówimy o interwencji Bożej, rzeczywiście tam do niej doszło. Zwykle tak było, jak już wcześniej zresztą studiowaliśmy na temat Księgi Jeremiasza, że Pan Bóg dopuszczał do kryzysu zewnętrznego, do pewnych tragicznych niejednokrotnie wydarzeń po to, żeby potrząsnąć tymi, którzy powinni znać Boży charakter i go reprezentować, a tak naprawdę zachowywali się czasami gorzej niż ci, którzy go nie znali, którzy mieli się uczyć od Izraelitów. I Manasesz tego rzeczywiście doświadczył. Po tym strasznym źle, które jest opisane w Biblii, które dokonywał, doszło do zmiany. Możliwe, że to jego długie życie jest właśnie tego wynikiem. Jedno wiemy na pewno.
Nie był to król dobry. Na czym polegały jego błędy? No, z dzisiejszej perspektywy możemy już mówić o błędach. Jaka była jego działalność? W jakim kierunku on poszedł i w cudzysłowie rozwijał się, rozwijał swoją działalność? Przeczytam z drugiej księgi Kronik, z 33 rozdziału, werset 3, 4, które mówią, a może nawet od drugiego zacznę, które mówią właśnie o tym, jak wyglądały rządy tego króla. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził Aszery. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: w Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. No, gdybyśmy poszli dalej, może tylko wspomnę werset 6, który mówi o tym, że nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie synów Hinnom. Prawdopodobnie to następowało stopniowo. Spróbujmy się może wczuć w tok myślenia tego króla, jeżeli tak można. Czy jego działania były nacechowane złą myślą, żeby pognębić naród? Czy może chciał wprowadzić pewne udogodnienia, żeby było lepiej, łatwiej, żeby może jeszcze i to, może chciał tak rozwinąć jeszcze kult i życie religijne, wzbogacić jakoś. To będą pewnego rodzaju gdybania, ale jak sądzicie? Myśmy analizowali trochę funkcjonowanie starożytnych narodów, tych starożytnych cywilizacji, to wiemy, że często ten kapłan, albo też arcykapłan był właśnie królem, tak, danego boga. Na przykład w Asyrii głównym bogiem był Aszur, tak, zresztą stolica też nosiła tę samą nazwę Aszur. I tak samo królowie byli nazywani, na przykład Aszurbanipal, Aszur-Nasirapli i tak dalej. Czyli w zasadzie oni byli arcykapłanami tego najważniejszego boga. I w zasadzie pomagało im to bardzo właśnie w rządzeniu. Tak? I nie tylko tak było w Asyrii, tylko właśnie w wielu narodach, wokół, które w zasadzie były w starożytnym świecie, prawda, wokół Izraela. Wiemy, na przykład Faraon, tak? Był Faraon, czyli dokładnie tłumacząc, to był syn Ra, bo Ra to był głównym bogiem, prawda? A Faraon był synem po prostu Ra. Czyli w zasadzie rządzenie było związane właśnie z czcieniem Boga. A w Izraelu miał zupełnie inaczej funkcjonować. Dlatego właśnie dla królów było dużą pokusą, aby być właśnie tak jak tamte narody, prawda, aby król znaczył coś więcej niż tylko taki śmiertelnik jak każdy inny, prawda? Więc tendencja każdego króla była właśnie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mi się wydaje, która rzeczywiście tutaj wpłynęła, to było to, że król rzeczywiście mógł mieć o wiele większą władzę wtedy nad ludem i nad wszystkim, co się dzieje w państwie, wtedy, kiedy właśnie takie rządy religijne były, prawda, jak było w innych narodach. Dlatego właśnie niewygodne było takiemu królowi, prawda, aby rządzić kompletnie, prawda, a żeby Bogiem był Bogiem Izraela, czyli był Bóg Jahwe. I mi się wydaje, że to było dużą pokusą. Tak? I Pan Bóg powiedział zresztą na samym początku, jak zostało to przez Ciebie wspomniane na samym początku, prawda, Pan Bóg nie chciał, aby tak było, bo Pan Bóg wiedział, gdzie może być tendencja tych królów, prawda? Więc dlatego Pan Bóg tak właśnie przestawił, że to jednak nie do końca było rzeczą pożądaną przez Pana Boga. Tak? I rzeczywiście widzimy skutki. Owszem, byli i dobrzy królowie, i źli królowie, tak? Ale jednak to, że Pan Bóg przewidział, że tak będzie, to właśnie spowodowane było to, tym, że rzeczywiście bycia królem nie było takie łatwe. Proszę bardzo. Trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego ci wszyscy królowie, także Manases, w tak zdecydowany sposób ciągle, może nie wszyscy, przepraszam, ale wielu z nich oczywiście, dążyli do rzeczy złych. I to krótkie spojrzenie mówi, no czynili to, czynił to, co złe w oczach Pana. No,
Można byłoby powiedzieć pokrótce, że taka jest ludzka natura, człowiek dąży do rzeczy złych. Ale jest, wydaje mi się, jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż Jeremiasz w 44 rozdziale podaje taki dosyć ciekawy powód, a właściwie jest to sprawozdanie tego, dlaczego Izraelici grzeszyli jeszcze, nawet już po tej takiej tragedii narodowej, po tym, kiedy zostali właściwie z kraju usunięci. I jest tam napisane, że ten kult w tym miejscu jest akurat, to jest wiersz 16, 17, 18, tutaj w 44 rozdziale, że ten kult im przynosił konkretne korzyści. Oni mówili, my wolimy oddawać pokłon królowej niebios, tak, w tym przypadku, dlatego że dopóki to robiliśmy, dopóty mieliśmy powodzenie. Kiedy przestaliśmy, to powodzenie się nagle zakończyło. Otóż wydaje się, że jest w tym taki głębszy sens. Nie zawsze posłuszeństwo Pana Boga niesie z sobą automatycznie błogosławieństwo materialne. Czasami Pan Bóg ma dalszy plan i widzi pewną perspektywę, której my nie widzimy. Czasami jest potrzebna cierpliwość, nauka wiary. Natomiast niestety te kulty pogańskie, one były nastawione, no my myślimy o tym, że to były martwe figury, ale zwykle za nimi stały jednak jakieś duchowe siły. I widać w tym miejscu, że najprawdopodobniej to było właśnie to. Przesłanie Boga Jahwe, jego religia jest prosta. On kierował bardzo proste wskazówki. A ludzie, król Manases i inni, a być może również i my, rozbudowujemy, dodajemy coś, chcąc w cudzysłowie ulepszać to, co daje Pan. Skutki tego są opłakane i jednoznacznie oceniane przez Pana Boga. To jest złe. Do jakiego stopnia było to złe? Do czego musiał się uciec Bóg, aby wstrząsnąć tym królem, narodem, bo przesłania proroków nie docierały. Nie docierały do umysłu. Do jakich tragicznych wydarzeń musiało dojść? Kronik wspomina o tym, że król asyryjski, nie jest tutaj powiedziane dokładnie, jak te okoliczności wyglądały, ale pojmał Manasesa i właściwie uczynił go na jakiś czas niewolnikiem. I całe to nieszczęście, które przytrafiło mu się, później też ten nieszczęsny pobyt w obcym kraju, sprawił, że te różne myśli, które na pewno gdzieś tam do niego docierały, znalazły miejsce i zaczął wołać do Boga, przepraszając, kajając się przed Bogiem. I jest powiedziane, że Bóg mu wybaczył. Czy potrzeba nam, ludziom, tak drastycznych wydarzeń i okoliczności, żebyśmy słuchali i żebyśmy usłyszeli Boży głos? Zasada, o której chciałbym powiedzieć, to jest taka. Mianowicie Bóg przemawia do nas takim językiem, jaki rozumiemy. A więc na Manasesa nie było innego sposobu, tak rozumiem. Jest. I Bóg dopuścił to nieszczęście, ale tak było w jego przypadku. W każdym przypadku Bóg znajduje miejsce do naszych serc i chce osiągnąć ten sam efekt, przecież nie robiąc nam przykrości ani kłopotów bez potrzeby. Prawda? Ale w jakiś sposób to przyniosło skutek w przypadku tego króla, że zrozumiał swój stan, żałował i próbował się zmienić. Natomiast jego syn, kiedy wstąpił na tron, no to wydawać by się mogło, że powinien kontynuować linię ojca. Czy tak było? Mam na myśli Amona. Że no, Manasse starał się zmienić swoje postępowanie, w zasadzie też może zmienić trochę, naprawić swój błąd. Ale jednak to, co zasiał wtedy, kiedy było złe, prawda, to jednak nie zdołał wszystko zmienić, tak? Bardziej nie zdołał zmienić serce czy umysł wielu na przykład rządzących w Izraelu, a tym bardziej swoich synów, tak? I tutaj widać wyraźnie skutki. I musimy też rozumieć też, że my czasami, kiedy robimy pewne złe rzeczy, owszem, Pan Bóg nam przebacza, tak, ale jednak
czasami skutki idą dalej, prawda, i pozostają, i tak samo dotyczy, albo też potem nas to uderza, prawda? Ale czasami też Pan Bóg zabiera skutki. W tym przypadku widzimy, że tak nie było. Nie zawsze synowie postępują tak jak ojcowie. Wydaje się, że jest w tym jakiś sens. Oczywiście my się uczymy od swoich ojców, powielamy to, co oni robią, ale też Biblia uczy, że nie zawsze syn poniesie winę ojca, albo odwrotnie. To jest jakby pewne rozróżnienie. I tutaj ta historia, czy jest właśnie Manasesa, Amona, potem też Jozjasza, pokazuje właśnie, że liczy się jednak to, na co się otwiera oczy. Każdy podejmuje świadomy wybór. Można nawet ratować się z sytuacji, gdzie ktoś wychodzi ze złej rodziny. Widać, Manases ewidentnie nie przyłożył się do wychowania swojego syna wtedy, kiedy w tej drugiej części życia przeżywał taką głębszą refleksję i się odwrócił od tego, co złe. Mamy Manasesa, mamy Amona i następny król, młodziutki Jozjasz. No już wspomnieliśmy trochę o jego środowisku, o jego domu rodzinnym. Czy miał takie dobre warunki do rozpoczęcia swojej egzystencji, życia duchowego i później panowania? Mówimy o kimś, kto właściwie szybko traci ojca, bo nie mówiliśmy o tym, Amon zginął w wyniku jakiegoś spisku, no więc już to nie jest łatwe. Natomiast to, co widział wcześniej, a przecież kiedy rozpoczął panowanie w Judzie, miał 8 lat, więc sporo już widział. Nie było to dla niego na pewno dobrym przykładem. Ani właściwie dziadek, ani ojciec nie byli wzorem jakimś szczególnym do naśladowania. Natomiast mógł widzieć nie tylko ten różnego rodzaju złe kulty religijne, ale i knowania polityczne i spiski, jak wspomniałeś, w wyniku których zginął jego ojciec. A jednak w tym dziecku właściwie, jest jakaś pozytywna iskra od początku. Co postanawia ten młody człowiek? Wiemy, że wpływ na tego młodzieńca miał arcykapłan Jehojada, prawda, i wiele, wiele innych ludzi, którzy w zasadzie starali się go wychować odpowiednio. I mi się wydaje, że owszem, nie miał tego wzorca, ale właśnie może z takiej prostoty dziecka, prawda, otworzył się na to, co jest dobre i pozwolił, aby właśnie ci inni, którzy mieli wpływ na funkcjonowanie królestwa, przecież pamiętajmy, że możemy sobie wyobrazić, że dziecko, które ma 8 lat, nie może królować, nie może oczywiście panować nad takim dużym państwem, i stąd właśnie widzimy, że ci, którzy mieli wpływ, tak, to naprawdę zrobili coś niesamowitego, tak? Po prostu odnowili całe państwo i właśnie to dziecko, które było królem, tak, to potrafiło naprawdę później zobaczyć też efekt tego, co spowodowało to, że otworzył się właśnie na Boga i na ludzi, którzy chcieli odnowić kraj, tak? Od czego się to zaczęło? W drugiej Księdze Kronik, w 34 rozdziale, trzeci wiersz. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. Szukanie Boga. Z tego nie jest zwolniony żaden człowiek. Z szukania, osobistego poszukiwania Boga. Czy nawet się jest z rodziny królewskiej, czy ma się dobry przykład w domu, w środowisku, czy nie, to szukanie Boga było tym dobrym początkiem u Jozjasza,
kwestia edukowania, wychowania. Czasami szczęściem tych niektórych przywódców było to, że ci, którzy byli ich poprzednikami, zostali dosyć wcześnie tragicznie usunięci, albo działy się różne rzeczy, które pozwalały, żeby to właśnie jakby kapłani przejmowali rolę tych głównych opiekunów. Taki był też przypadek wcześniej z Joaszem i tak samo tam był w wieku 7 lat, był też prowadzony i potem to przyniosło właściwy skutek. Także wydaje się, że to widać w tej historii też jako ważny wątek. Bo zobaczcie, mamy do czynienia z chłopakiem, który ma właściwie 16 lat i szuka Boga Dawida. Człowieka, którego nigdy nie widział, ale było słychać, można było słyszeć o kimś, kto właśnie kiedyś rządził i inaczej zupełnie prowadził ten kraj. I to mu zaimponowało. I tego zapragnął, dlatego mówię, to jest taki cudowny dar Pana Boga, który zapewne może być przyjęty przez każdego człowieka, ale właśnie mówimy o wyborze. Można wychowywać się w patologicznej rodzinie i powiedzieć, to jest mój świat, a można powiedzieć, ja nigdy czegoś takiego nie chcę, ja się z tym nie godzę. I właśnie Jozjasz jest taką postacią, która dokładnie dokonuje takiego zupełnie odmiennego od swoich przodków wyboru. I również dzisiaj Bóg może wybrać i wybiera i powołuje niezależnie od środowiska. Nawet z takiego, wydawać by się mogło, zepsutego, gdzie już nie ma żadnej nadziei, wybiera kogoś i ten ktoś, konkretnie Jozjasz w tym przypadku, słucha Boga i wprowadza pewne reformy. Na czym to polegało? Co on mógł zrobić jako król i co zrobił? Od czego rozpoczął? Już powiedzieliśmy na początku, że jego dziadek, król Manases, budował świątynki, ołtarze, rozbudowywał to. Trzeba przyznać, chociaż pewnie ściągał od innych narodów te wszystkie pomysły. Natomiast czytamy, że kiedy Jozjasz ma 12 lat, w 12 roku jego panowania, a więc ma lat 20, znowu to mówię, żeby podkreślić, że to jest niewiele. Jest powiedziane, że zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z Aszer, z bałwanów, odlewanych posągów. Więc zobaczcie, to poszukiwanie Boga Dawida nie sprowadziło się tylko do swego rodzaju medytacji, zastanowienia, refleksji, może potakiwania, jak to kiedyś było inaczej, tylko z tego wynikają konkretne czyny. Jest kimś, kto może zacząć już podejmować decyzje i podejmuje w ślad za swoimi przekonaniami. No właśnie, czy my, współcześni ludzie, nie powinniśmy robić takich remanentów w swoim życiu, odrzucając to, te wszystkie naleciałości, to, co jest złe, co jest ludzkim dodatkiem do prostych Bożych słów. Takie reformy są potrzebne w każdym czasie i każdy osobiście powinien dotrzeć do tego prostego Bożego przekazu, odrzucając inne rzeczy. Warto w tym miejscu wyróżnić też Jozjasza od tej strony, że on nie był jedynym reformatorem. Zdarzali się przed nim też inni reformatorzy, którzy starali się wrócić do właściwego kultu Jahwe, ale to, co wyróżnia Jozjasza, to jest to, że on starał się dokonać wszystkiego, czyli on systematycznie sięgał od Jerozolimy, od świątyni przez Jerozolimę, a potem szedł do tego miejsca, gdzie zwykle królowie wcześniej nie docierali, mianowicie też do wzgórz, tam gdzie się stawiało posągi, aszery, tam gdzie były gaje, on tam też chciał dotrzeć i też chciał tam dokonać oczyszczenia, więc konsekwencja też jest, wydaje się, bardzo w tym miejscu istotna. Co jeszcze ciekawe, że robił to w zasadzie osobiście, doglądał tego oczyszczenia kraju. Nie tylko wydał polecenie, rozkaz, ale udawał się wszędzie tam i był przy likwidowaniu dodatkowych ołtarzy, aszer, oczyszczając w ten sposób kraj. Kiedy
można powiedzieć, wrócił z tego objazdu kraju, oczy swoje zwrócił na świątynię. Bo przecież ta świątynia cały czas tam była. W jakim stanie była ta świątynia? Sam budynek. Kult Jahwe wcale nie był popularny. A więc można domyślać się, że świątynia też nie była doinwestowana, nie była remontowana, nie prezentowała się jak należy. I to sprawiło, że Jozjasz postanowił to szybko zmienić. I znowu znajduje sposób. Mówi o pieniądzach, które gdzieś na ten cel właściwie nawet były zbierane, ale no, każe wyznaczyć rzemieślników, którzy się tym szybko i starannie zajmą. I widać, że w tym też mu Bóg błogosławił. Ale można jeszcze zauważyć, że nawet w tej świątyni były dodatki ludzkie, przyniesione, wprowadzone przez jego poprzedników. Czyli starał się dotrzeć do tego pierwotnego, prostego, Bożego przekazu, któremu miała służyć ta świątynia. Ale przy okazji tego remontu świątyni dokonano bardzo ciekawego znaleziska. Został znaleziony zwój oczywiście z Torą, czyli z Pięcioksięgiem Mojżeszowym, tak? No i kiedy czytano królowi, to wtedy oczywiście król się wzruszył i wręcz nakazał, aby ta księga była czytana narodowi. No i oczywiście było to niesamowite wydarzenie, tak? Bo odkryli w zasadzie to źródło wiedzy o Bogu i oczywiście mogli od nowa rozpocząć życie duchowe. Zobaczcie, my tutaj mówimy pięcioksiąg. Nawet nie wiemy, ile znaleziono tego prawa. To była księga zakonu. Natomiast co to było? Wiemy, że na pewno poruszyło to tych, którzy to przeczytali jako pierwsi. Przyszli do króla. Król, kiedy o tym usłyszał, rozdarł swoje szaty, uświadamiając sobie, co tak naprawdę naród uczynił, jak daleko jest od Pana Boga. To było po prostu dla niego takim przeżyciem, no nie potrafił się z tym pogodzić. Szybko zaczął szukać rozwiązania, co zrobić, żeby wejść na te słuszne, właściwe drogi i ratować kraj. Stwierdził widocznie, że to, co do tej pory robi, było po prostu czymś niewystarczającym. To znaczy robili o wiele więcej. Bo nie tylko ołtarze świątynne, ale jeszcze dodatkowe ołtarze. Starali się jako ludzie robić o wiele więcej, ale się okazuje, że to nic nie daje. I powrót do tego słowa Bożego, które zresztą cały czas tam było w tej świątyni, okazał się takim mocnym przeżyciem, który rozpalił u tego króla iskrę i właściwie w całym narodzie potem. Może jeszcze, bo zobaczcie, kiedy rozpoczynaliśmy dzisiejsze rozważanie i mówiliśmy na przykład o dziadku Jozjasza, Manasesie, to tam były przytaczane słowa, że ludzie czynili to, co było złego w oczach Pana. Tylko w oczach Pana to było złe. Dla nich to było dobre. Tutaj natomiast, zobaczcie, mamy sytuację, w której spoglądając na Pismo Święte, na Słowo Boże, można zobaczyć, co Bóg mówi o tym, co ja robię. Co Bóg mówi o tym, jak ja żyję. I nagle zaczynam patrzeć na to życie oczami Pana Boga. I to jest ta metoda, która do tej pory służyć ma ludziom, właśnie znajomość Pisma Świętego. Wiecie, bo kiedy mówimy, bo jakieś naleciałości, obce nauki, tak też może być. Ale Bóg każe mi spojrzeć, nie to, że krytykancko na własne życie, ale w jaki sposób ocenić, dokonać podsumowania tego, co jest, z tym, że nie na zasadzie innej, jak tylko przez pryzmat tego, co mówi Słowo Boże, żeby mógł rzeczywiście zrozumieć, na jakim jestem zakręcie życiowym. Zdziwiające jest to, że pomimo takiego życia, które wiódł Jozjasz od właściwie niemalże od początku, życia króla, który jest nawrócony, który się stara z całego serca odwrócić naród od grzechu, to poselstwo, które zostało odczytane z Księgi Zakonu, wzbudza go do tego, żeby posłać do prorokini Huldy, dowiedzieć się, co Bóg ma do powiedzenia dzisiaj na temat narodu. I ciekawe jest właśnie to, że pomimo tych wielkich starań, ten grzech, który jest zapisany w historii Izraela, wydaje się być już nie do uzdrowienia. Jest to dramatyczne poselstwo w drugiej księdze Kronik, zapisane w 34 rozdziale od 23 wiersza.
Ona rzekła do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie. Tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim, za to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Potem jest oczywiście informacja, że Jozjasz znalazł łaskę u Pana Boga i że to się nie stanie za jego życia. Ale dramatyczne są te konsekwencje, że Pan Bóg powiedział, co się stało, już nie będzie wymazany. Tak jakby ten grzech został zapisany na sercu tych ludzi. No, rzeczywiście to naprawdę daje do myślenia. Widoczne są bardzo mocne i głębokie skutki odstępstwa, grzechu, że nawet pewne zewnętrzne gesty, usunięcie ołtarzy, tych obcych bogów, to jeszcze nie to. To jest pewien krok w tym kierunku. Ale jakiej zmiany Bóg chce od człowieka i od nas też? Czy tylko zewnętrznych gestów? Król oczywiście jako władca ma prawo zrobić wiele rzeczy i to robił. Natomiast ludzie pozostali tacy, jacy byli wcześniej. I dlatego Bóg mógł tylko to zapowiedzieć. Tak naprawdę kara jest nieuchronna. Nieuchronna. To, co się stało, było piękne, jest piękne, ale tak naprawdę niczego na dłuższą metę nie zmienia. Wyroki Boże się zbliżają. Jozjasz zaprosił do tej reformy i kapłanów, i przedstawicieli ludu, którzy razem z nim składali obietnicę, że będzie dobrze, będzie lepiej. No ale Pan Bóg, jak to jest na innym miejscu powiedziane, bada serca. Dlatego jest takie wskazanie. W pierwszym liście do Koryntian, bardzo proszę o przeczytanie, pierwszy list do Koryntian, 5:7, które w kontekście tego, o czym mówiliśmy, słowa te mają bardzo mocne i głębokie znaczenie. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Stary kwas. Usuńcie stary kwas. To miało miejsce szczególnie w czasie Paschy, ale to jest kierowane również dzisiaj do nas. Jakie to dzisiaj mogą być kwasy do usunięcia w naszym życiu? Jakie świątynki, jakie bożki, jakie aszery, mówiąc tamtym językiem, czy mamy coś do usuwania, czy może niekoniecznie? Po prostu Bóg chce, abyśmy byli autentyczni w naszej religijności, prawda? Żebyśmy szukali właśnie Boga głęboko w duszy, w naszym umyśle, prawda? Żebyśmy rozumieli, że Pan Bóg potrzebuje, żebyśmy naprawdę Jemu się oddali do końca, poddali się Mu naprawdę do końca. I kiedy my żyjemy z Bogiem właśnie w pełni, to wtedy wszystkie inne rzeczy nas nie będą po prostu interesować. I to jest, mi się wydaje, że to, co jest istotne właśnie w takiej postawie, kiedy patrzymy na taką historię ludu Izraela, my nie możemy ocenić, w jakim stanie oni byli wtedy, naród Izraela, bo zobaczcie, kiedy widzimy tutaj w zasadzie w 34 rozdziale zapanowania Amona, 25 werset, prawda, widzimy, że lud nie chce tak żyć właśnie z tymi bożkami, prawda, on chce odnowy. I stąd właśnie ten młody król, i stąd te wszystkie przemiany. Widzimy, że jednak ta inicjatywa była oddolna i lud chciał przemiany. Do czego doszło, sami czytamy i widzimy, prawda? Więc jest istotne właśnie, żebyśmy chcieli naprawdę przyjść do Boga. Byśmy prosili Boga, żeby nas prowadził do Niego. Bo my oczywiście do Boga sami nie możemy przyjść. Tak? Bóg, On jest tym, który nas ciągnie, który nas dźwiga do siebie. I to jest niesamowite. My jak się otwieramy na Boga, to wtedy właśnie Pan Bóg działa. Tak jak właśnie wtedy lud. I to jest świetny, niesamowity przykład dla nas, prawda? Żebyśmy mogli otworzyć się na Boga, a Pan Bóg będzie już działał dalej.
o takim niezwykle szczerym podejściu Jozjasza do Pana Boga, to myślę, że właśnie ten moment jego życia może o tym bardzo dobrze świadczyć. Zobaczcie, dowiaduje się o tym, że niedługo umrze. Jest młodym człowiekiem. Wiemy, że umarł mając 39 lat. To naprawdę nie jest czas na umieranie. Ale przyjmuje ten wyrok Pana Boga z pełną wiarą, z zaufaniem. Zanim dojdzie do jego śmierci, możemy zauważyć, że zrobi wszystko, żeby pomóc ludziom przeżyć chociaż jeden, kolejny i jeszcze kolejny dzień z Panem Bogiem, wprowadzając dalej różne reformy. Dlaczego to jest takie szczere? Wielu ludzi dzisiaj potrafi użyć powiedzenia, które jest nam znane. Po mnie to i potop. Za mojego życia to się nie stanie, ale dla niego to nie było ważne. On chciał zrobić wszystko to, co jest jeszcze możliwe. Czy dzisiaj też potrzebujemy takich reform, jakie wprowadzał Jozjasz? Czy co mamy robić? Igor wspomniał o inicjatywie oddolnej. Tam była inicjatywa ze strony króla, odgórna. Co robić? Co radzi apostoł Paweł w liście do Filipian? W drugim rozdziale od 3 do 8 wiersza. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Czyli niekoniecznie rozbudowywanie systemu religijnego, czy jeszcze może coś więcej zrobię sam od siebie, ale proste słowa. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, ale patrzcie też na to, co jest cudze, nie tylko na koniec własnego nosa. Wspierajmy się wzajemnie. A najlepszym i najwspanialszym przykładem jest Jezus Chrystus, który wyparł się samego siebie, uniżył się i był posłuszny. Takie szukanie Boga przez Jezusa, prawda? I to mi się wydaje, że tak jakby to jest przykład dla nas. Bo Jezus właśnie poszedł do końca. Kiedy on nie tyle, że szczerze szukał Boga, prawda, ale całym swoim wysiłkiem, umysłem, ciałem, duszą, wszystkim, co mógł, po prostu lgnął do Boga. I wtedy właśnie, kiedy lgniesz do Boga, to Pan Bóg ciebie przemienia. Zmienia. Ja jako człowiek jestem grzeszny, jestem doskonały. I właśnie, kiedy człowiek się zbliża do Boga, to przeżywa reformy cały czas. I właśnie tak, jak często jest wspomniane uświęcenie, życie, które cały czas się przemienia, tak? Bo o to chodzi, że ja dzisiaj jestem, jaki jestem, ale Pan Bóg, zmieniając mnie, prawda, to zmieni mnie codziennie na człowieka, który jest bliżej Boga. I to mi się wydaje, że to jest jakby esencja właśnie bycia z Bogiem blisko. Jozjasz szukał. Apostoł Paweł radzi, co robić. Bierzmy wzór z Jezusa Chrystusa i dziękujmy za jego przykład i za historię ze Starego Testamentu, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Podziękujmy Panu w modlitwie. Chcę Ci podziękować za to, że mamy Twoje słowo, że możemy je czytać, poznawać, że możemy przeglądać się w tym słowie, że w ten sposób i do nas przemawiasz, dając nam jakiś obraz tego, kim jesteśmy i kim możemy być, kiedy jesteśmy blisko Ciebie. Dlatego w imieniu Pana Jezusa proszę Cię, abyś nas napełniał swoim duchem, który nas poprowadzi do dobrego zrozumienia tego, co jest nam w życiu potrzebne. I byśmy naprawdę nadaremno Twoje łaski nie przyjmowali, ale żyli zgodnie z tym, co poznajemy, i w ten sposób, abyśmy jak najlepiej oddawali Ci chwałę i cześć. Amen. Zapraszam na kolejne studium biblijne w dalszym ciągu
będziemy studiowali Księgę Jeremiasza, a tytuł studium Jarzmo Jeremiasza. Termin niespotykany powszechnie dzisiaj. Zapraszam do studium. Dowiemy się, na czym to polega. Thank you.